serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny specjalny odcinek. Pokażę Wam, jak zainstalować Sleepy Gecko Move. Żeby YouTuber wiedział, ile subów ma na kanale. Żeby zainstalować Sleepy Gecko Move, to należy wpisać w wyszukiwarkę albo powiedzieć licznik do subskrypcji i zainstalować. Po zainstalowaniu licznika do subskrypcji pokażę Wam, jak działa. Kiedy się to nam zainstaluje, to Wam pokażę, jak działa. Właśnie ten program do osób. To jest taki coś, gdy nam ktoś subskrybuje kanał na YouTube, to widzimy, że ile mamy subskrypcji. Na kanale. Aby otworzyć licznik do subskrypcji, i sprawdzić, ile mamy subów na swoim kanale, to wpisujemy nazwy kanału. Maciej Kwiatkowski oficjalnie. Maciej Kwiatkowski oficjalnie. I widzimy, klikniemy na nazwę kanału, pokaże nam się, ile mamy wideo, ile mamy subów. Obecnie mamy 38 subów. Jeżeli chcecie się znaleźć na tym liczniku,
zasubujcie kanał, lajkujcie, klikajcie dzwoneczek i subskrypcję. Znajdziecie na tym liczniku subów. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Życzę dobrej nocy. Dobranoc. Subskrybujcie kanał. Lajkujcie.